witamy na koncercie charytatywnym dedykowanym dzieciom z rodzin zastępczych. Chwała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew, niebieski pokój płynie do naszych serc, dzieckiem stać się na nowo, niezwykłą poczuć moc, odnaleźć naszą gwiazdę, tę świętą noc. Już po raz czwarty Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Aniołkowe Granie, którego celem jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na terenie naszego miasta. Przez działania edukacyjne, zajęcia, spotkania uwrażliwiamy dzieci na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach o charakterze pieczy zastępczej. Pierwotnie projekt był inicjatywą wrocławskich przedszkoli, ale od 2017 roku jest realizowany w całej Polsce. Dzięki ogromnej współpracy z bialskimi przedszkolami i szkołami objęliśmy wsparciem wszystkie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu naszego miasta, a nawet okolicy. Patronat nad projektem objął prezydent miasta Białopodlaska, pan Michał Litwiniuk. W ramach projektu współpracowaliśmy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i witam tutaj panią dyrektor Ewę Borkowską wraz ze współpracownikami. Wsparcie medialne projektu zapewniło nam Radio Biber. Aniołek, baryki, jastrubenek, przyfrugo na to szopie do Betleje, zapali na niebie wielką gwiazdę, a noc się zrobi malenkie jasna. Polenta na niebie, polenta na ziemi, polenta, polenta na niebie, polenta na ziemi, dla ciebie polędujemy. Polenta na niebie, polenta na ziemi, polenta, polenta na niebie, polenta na ziemi, dla ciebie polędujemy. Pastuszkowie z podarunki przywieźli.
Przekażmy sobie.